Witajcie, Maszki z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z gry Gift. W ostatnim odcinku zmieniliśmy się w to dziecko. I chyba jesteśmy już na górnym pokładzie, w którym jak widać aż tak źle nie jest, chociaż można powiedzieć, że źle jest, kiedy dziecko może może chodzić po nim, po tych zakamarkach. Ale nie, chyba wszystko się jest w ruinie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skoku w powietrzu, aby wykonać rozciągnięty skok. What? Okej, to nie jest przytrzymaj, tylko skok i... o taki coś. Okej, tam widzę jakiś taki lekki parkour. A, nie, to nie był lekki parkour. Więc mamy kolejną mechanikę. Przynajmniej nie mamy odbijania się od ścian. Odbijanie się od ścian było głupie. Okej. Okay. Jip. Ej, nawet śmieszne to jest. Okej, okay, pianino. Skrzypce same grają. Normalne. O nie, nie mówcie. O, mamy nadal utrzymać. Myślałem, że już nie będziemy mieć tego. Czy mamy wszystkie mechaniki? Dobra. Nie chciałem tutaj. A, no w sumie umarliśmy, jesteśmy dzieckiem, no. Okej. Okay. Czyli znowu musimy przejść tędy. Okej. Okay. I op. Okej. Okay. I tutaj mamy na dole coś, tylko że. Okej. Okay. Udało nam się wtedy przejść i... Nie wiem, co gra dokładnie chce od nas. A, zgaduję, że teraz możemy przejść tędy. Czyli kolejne pomieszczenie, gdzie jest obrotowe. Uwielbiam obrotowe pomieszczenia. I... Okej. Okay. A ta skrzynka to tam powinna być? Dobra. Czekajcie. Ale śmieszno mamy animację. Chodzenie. Okej, okay, czyli... I tak... Ej, fajny trik. Fajny trik teraz znalazłem. Okej. Okay. I... Okej. Okay. Tak trochę lecimy do góry wtedy. Kurde, trochę jak się czuję jak Angry Birds jakiś. Tylko, że... Nie wiem, czy się nam uda to zrobić. Co najwyżej... O, co najwyżej o tak pójdziemy. Zgaduję, że się obróciło, dlatego że... Tam mieliśmy... O, właśnie to zrobić. Gra nie przewidziała tego, że mogłem zrobić inaczej. Dobra, przynajmniej możemy już przesuwać tą skrzynię, co powinno nam pomóc. Teraz spróbujemy to zrobić o tak. O! Jest fajna teraz ta mechanika, bo to trochę... Nie, zgniaty nas. Okej. Bo teraz możemy nieco... nieco oszukiwać grę, bo wydaje mi się, że oni aż tak bardzo nie przewidzieli, że to tak ma działać. Jep. Okej. Okay. Ips. To mogliśmy wcześniej oszukać, tylko że nie mogłem powtórzyć wcześniejszego triku. Okej, okay, jesteśmy. O, i chyba przeszliśmy już. I... Ja ciągle teraz skorzystam z tego skoku! Au. Okej. Okay. Będzie zapewne to samo. Teraz możemy przejść.
Już więcej pułapek. O, masz los. Kto by pomyślał, że będzie jeszcze większa kłoda? Pójdź do przodu. Jep! Aha! I lustro zbite. I 5 lat pechu. Tak. Bo to nie jest prawdziwe. Nie oszukuję. W grach też tak działa. Aha. Czyli wy się boicie dzieci. Znakomicie. Wreszcie gra, która pokazuje, jak się youtuberzy powinni zachowywać wobec dzieci. Mogę tędy przejść? Ej, jo! Ej, ale fajne. Dobra, tylko jest pytanie takie, czy... W sumie mamy tutaj drogę z powrotną z tym. Mamy zapalniczkę. Czyli co, jak zejdziemy do tamtego gościa, to teraz będziemy mogli... Okej, możemy chyba do tamtego gościa pójść teraz powrotem. Okej. Jaka będzie zaraz różnica, jak jako dziecko pójdziemy do niego? Okej. I... Tylko sprawdzić. Tutaj mamy... Okej, fajnie. Woda. Ej, to znaczy, że chyba do tamtego gościa nie będziemy mogli zejść. I... O! Haha! Można! Ale tutaj chyba więcej jest rozwalonych wcześniej. Okej, zobaczmy, co tutaj jest już szybciej. Nie, chyba tutaj nie ma aż tak bardzo rozwalonego. I... Gdzie jest to? Tutaj. Ten wody jest. O nie. Nie masz już swoich fanów. Tak. Okazało się, że byłeś plagiatorem. I teraz wszyscy ciebie odpuścili. Oprócz mnie. Rupa! Okej. O, nie mówcie, że on zginie. O, nie mówcie, że można było mu pomóc. A nie! Rupa! Huh? Znowu ma głowę. Nice. Hej, hej! Mu pomogliśmy jednak. Branga, branga! Was dein Sohn? Liemna! O nie. I co, znowu zniknie? No tak. No, chyba musimy trochę uciekać. O, co się stało? Zagruzowane będzie? O, nie, ale... Możemy zobaczyć głośnik. Okej, okay, czyli udało nam się jednak zdobyć tego gościa. Nie sądziłem, że będzie taka możliwość w sumie nawet. Ale tym samym pójdziemy sobie w takim razie o tam, gdzie, wiecie, pokazywałem ostatnio, ale nie mogliśmy pójść. I to jest chyba możliwe, bo to... Jesteśmy tutaj. Chociaż może być już pod wodą. Ale nie wiem, jak działa woda w tej grze, poziom wody. Dobra, więc zobaczmy, co albumie jest. Gościu. Okej. Okay.
Raczej nie ominęliśmy nikogo. Okej, okay, menadżer, który patrzy w przyszłość. Menadżer, który pragnie zmienić świat. Często traci zainteresowanie ludźmi znajdującymi się tuż przed nimi. Czyli to był jednak, jaki wiecie, menadżer filantrop, jak mówiłem. Okej, okay, więc mamy teraz nowe rzeczy. Uuu, kurde, ale zdobyliśmy. Okej, okay. Zeszyt do nauki. Wtedy myślałem, że mogę dowodzić swoją wartość poprzez ciężką naukę. Wysłużone biurko. Zastanawiam się, co czuł mój ojciec do swojego syna, który również postanowił zostać lekarzem. Ot? Zostaliśmy lekarzem? Okej. Okay. Stare książki medyczne. Książki medyczne odziedziczyłem po ojcu. Zawarte w nich ogromne oczekiwania niemal mnie przytłoczyły. A to może nie, to nie są nasze pamięci, tylko pamięć tego lekarza. Okej. Okay. Zepsuty stetoskop. Liczyłem już, że zostanie lekarzem, to moja własna droga. Uciekłem z domu i już nigdy nie wróciłem? Okej, człowiek bez twarzy. Nigdy nie byłem w stanie zobaczyć twarzy mojego ojca. Zawsze wydawało mi się, że nosi maskę. Okej, czyli to jednak nasza pamięć, ale że chcieliśmy zostać lekarzem, po czym uznaliśmy, że to w sumie nie jest dla nas i uciekliśmy z domu. Brzmi normalnie. Okej, okay, więc teraz musimy wrócić. Kurde, wydaje mi się, że nasza postać teraz jest tak mega szybka, że jeszcze szybsza niż jak byliśmy tymi dorosłymi. Okej, okay, więc zobaczmy. Mamy to przejście i teraz będziemy próbować przejść ponownie tamto. Do tego tajnego pomieszczenia. Mamy niby teraz możliwość latania. Ale zastanawiam się, czy tam jest odblokowane, bo jak mówiłem, że tam... O! Zapomnieliśmy o tym psie! Zapomniałem o tym psie! Kurde! Jo! Pies! Jakby co to jest zazwyczaj moja taka reakcja do swojego własnego psa, że wychodzę na dwór i on tam coś robi i ja takie... Jo, pies! Ale każdy, kto ma psa, wie, że jak potrafię być kurzający. Dobra, czyli zapewne to jest alegoria do naszego psa, którego mieliśmy w dzieciństwie. Które oczywiście straciliśmy. No, nieważne jaki ma się wiek, to utrata psa zawsze jest ciężka. Okej, okay, co to jest? O tak. No, utrata psa. Mówiłem. Trochę śmieszne, że to wygląda jak taki blok. Blok właśnie. Szpitalny. O, Jacek znikł. Okej, okay. Możemy się poruszać? No. O! W niebie patrzy się na nas. Jednak twórcy mają duszę. Okej, okay, więc zobaczmy. Album. Mamy tutaj psa? Mamy psa! Piesek, którego miałem, gdy byłem dzieckiem. Marzyłem, żeby został ze mną na zawsze. No, zapewne jeszcze mamy obroże. Tak, mamy obroże. Obroże dla psa. Szczęście, miłości i ból straty to dwie strony tego samego medalu. Swój żal chował na dnie szuflady. No. Tam później zostawia oczywiście pamiątki związane z swoim pupilem. Oczywiście nie wszystkie, bo on to trochę ich ma. Ale mamy zablokowane, czyli tamto pomieszczenie mogliśmy zdobyć w jakiś inny sposób. A, nie wiem nawet jaki. Okej. Okay. Bo pamiętacie, jak tam robiłem, to tam był to pomieszczenie. Okej. Okay. Tak, jak mówiłem, to jest taka możliwość teraz z tą umiejętnością, ale czekajcie, bo nasz
Prowadzi dalej? Okej, myślałem, że coś dalej będzie. Okej. Czasami trzeba takiego jeszcze, takiego wiecie, boosta trochę lekkiego dostać. Żeby móc się tam przedostać. A tutaj czy coś będzie? Nie mamy na tą rurę. Okej, coś tutaj jest. A nie, to jest druga strona tego. Okej, czyli możemy dalej iść, tylko chciałbym jeszcze zobaczyć mapę. Okej, to teraz musimy pójść na lewo. Dobra, to musimy wrócić. Okej. I co teraz? Pójść. O, tutaj. A, chyba tak. Tylko, żeby tam się dostać, musimy to sprint jumpować jeszcze z boostem. I. Okej. Ha, uciekajcie ode mnie, wy Minecraftowi youtuberzy. Okej. No i chyba już jest to koniec, tak. Chyba z tego pomieszczenia więcej już nie zdobędziemy. Szkoda, że tamte na dole. Zapewne jakaś pamiątka byłaby albo jakiś gościu. Okej. Człowiek ze sznurków. Rupa. Który trochę ma zepsute animacje. Okej. Czyli co? Teraz mamy zebrać całe przedszkole, czy co? Do jakiś gościu tego. A tak, miałem rację. Ciekawe, czy to jest główna misja, czy poboczna. Powiem wam, i chyba będę powtarzać często, że mi się bardzo podoba design postaci w tej grze. Już mniej same otoczenie. Myślę, że powinni trochę też zacząć planować to otoczenie, żeby było też takie bardziej kreskówkowe czy coś takiego, bo to tak dziwnie wygląda. Ale tak ogólnie, no to okay, mamy ich na mapie zaznaczonych? Nie. Ale tak ogólnie to udało mi się. Okej, chyba tam byśmy nie doskoczyli. I możemy zeskoczyć jeszcze bardziej do domu? Okej, tutaj nie działa motyk. Okej, tak, możemy bardzo do domu zeskoczyć. Tajemnicze drzwi! Gdzieś prowadzą? Nie wiadomo gdzie! Chodzimy! O. Okej. Dobra. Tajemnicze drzwi trochę zmieniły nam położenie i szczerze, ja to zobaczyłem na mapie, co to tam się dzieje, ale nie wiem co. Okej. Okej, chyba. Ej, nie mówcie, że tutaj jest. Czy to jest dziura, tylko że się zblokowałem? Nie, tutaj nie ma dziury. Okej. Okay. Chyba musimy pójść tam, gdzie wiatrak nas poniesie. Okej, i może to coś tam odblokowało. Okej, na razie chcę pójść po wszystkich platformach poziomych. I chyba już dalej nie pójdziemy. Teraz czekajcie, może dawaj mapę. Tam na górze jest przejście, ale tutaj to jest przejście chyba to samo. Tak. Okej. Coś tam na dole jest? Jest coś na dole, dobra. Ale na razie sprawdźmy tutaj.
Teraz chyba idziemy do góry i mamy kolejne drzwi, ale najpierw bym sprawdził, co jest na dole. Mamy skrzynię. Wydaje mi się, że ta skrzynia... Ona chyba nie przyzwyczaiła się do tej grawitacji. Dosyć śmieszne było. Okej, więc musimy przejść tędy. Czyli to teleportuje nas po całym kompleksie. Czyli te magiczne drzwi działają w całym kompleksie. I... Te tutaj wygląda na to, że już nic nie robią. Okej. O, ale tutaj mamy kolejne. No i możemy podpalić. Okej. Przejście tam się zrobiło. Ale co dalej z tym przejściem? To jest kolejna z tych zagadek, co... Trzeba... jakoś mieć wizualizację tego pomieszczenia, żeby się zorientować, o co dokładnie chodzi. Okej. Okay. Tą skrzynię, wydaje mi się, że widzieliśmy ją. Że to była chyba ta zbugowana. Okej. Okay. Tych drzwi chyba przez nie jeszcze nie przechodziliśmy. O! I pierwsze dziecko znaleziono. Jej! Znaleźliśmy ciebie. Co, znowu znikniesz? Byłoby śmiesznie, gdyby taka gromadka nas goniła, ale chyba one będą się teleportować do ostatecznego miejsca. Zazwyczaj tak jest, że ja się znajduję później jakoś magicznie potrafią odnaleźć siebie. Okej, okay, woda. Na szczęście w tej grze nie ma limitu oddychania, więc możemy sobie popływać sobie i znaleźć na przykład takie znajdźki. No, bardzo zapewne dużo minąłem znajdziek, kiedy one były pod wodą. Wait, this... What? Czyli są jeszcze jakieś znajdźki, które nam będą tworzyły... tworzyły jeszcze jakiś parkour? Bro. Dobrze. Okej. Okay. Pianino! W bardziej fortepian. Pianino, które zawsze powinno tam stać. Słyszę jego dźwięki wydobywające się z wody. Okej. Okay. Ciekawy napis. No. Dobrze, że nie ma jakiejś takiej ryby, która by chciała zjeść. To byłoby straszne. Okej. Okay. Gaduję, że jak będę grać ponownie, żeby zdobyć 100%, to... Okej, okay, obudu! To będzie polegało na tym, że najpierw będę próbować wszędzie przejść, zanim jakiekolwiek pomiędzy pomieszczeniami będę... Okej, okay. I tutaj też kolejny... Znaczy się... Ja wiem, że powoli ten statek tonie, ale się tak kurde nie czuję tego, że naprawdę... I tak wolno się tak po tym idzie, że się czasami zapomina. Okej. Okay. No, ta wodna eksploracja to nie jest najlepsze, że to jest jedno z tych nudniejszych segmentów. Teraz jak już jesteśmy takim dzieckiem, to mi kompletnie nie przypomina tej małpy z mema. O nie, dobra, możemy utonąć. Widzę to już. Ale już wolę utonąć, żeby
To nie szukać. Okej. Okay. O nie, no nie mówcie, że znowu. Dobra. Przynajmniej teraz zebraliśmy. Więc możemy tonąć. Tak naprawdę to... Nie powiem, byłoby lepiej, gdybyśmy mieli jakiś pasek, który by nam mówił o tym, dlatego że jak teraz nie mamy go, to trudno nam później odnaleźć się. Okej. O Jezu, pod wodą jak wolno chodzimy po tych łańcuchach. Okej. Dobra, teraz spróbujmy zrobić to, co gra nam chciała pokazać. O, a może trzeba wziąć tą skrzynkę i ją zamknąć tutaj. O. I teraz możemy ją popchnąć w tą stronę. I dostaniemy. Dostaniemy tutaj miejsce. O Jezus Maria. Widzicie, jak to jest nieoczywiste. Okej. Okay. Chciałem trochę tutaj podbustować sobie, ale widzę, że się nie da. Oraz mamy pod spodą to. Mamy tam dotrzeć niby. Tą rurą. Okej. Okay. Dobra, więc spróbujmy. Okej. Okay. Bum. Te magiczne drzwi, one trochę bardziej komplikują sprawę niż pomagają. Okej, okay, tutaj już nic nie zrobimy, więc musimy zejść na dół. Ops. I tak, te, jak woda przez nie leci, to znaczy, że już tam nie można wchodzić, więc... Nie będę nawet próbować. Co tutaj jest? O, są drzwi, które... Nic się nie dzieje. O Jezu. Źle zrobiłem, że tutaj płynąłem. Wiadomo, że tak. Czy ja tego nie kojarzę? Tu kojarzę te belgi. Tak, musimy się powrócić. Ach. Tak, to pomieszczenie jest denerwujące. Okej, okay, chyba już się zbliżamy do tych drzwi. Oby. I coś jest? Wietrze powinno być i jest łańcuch. Okej, okay, czy my tutaj powinniśmy być? Chyba tak, by się zapisało. I chyba nie powinniśmy iść do góry. Tak. Dobra, są magiczne drzwi. Właśnie nam udało jakoś to przejść. Tylko mamy taki problem. A nie, dobra, myślałem, że tutaj nie ma przejścia. O, i tak, jesteśmy przy tym, co chcieliśmy. Okej, okay, światło powoli się wyłącza, nie dziwię się. Okej, okay, i tutaj powinniśmy popłynąć, tylko jeszcze sprawdzam z drugiej strony. Tutaj chyba przychodziliśmy, tak, przychodziliśmy. Okej. Okay. Ogólnie... Okej. Okay. Tak, statek płonie, bawmy się. Ogólnie to... Ta gra jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o pomieszczenia i że takie zwizualizowanie sobie tego. Mapa jest taka mega ogólna, więc też nie dziwmy się temu. Czybym poprawił mapę? Nie wiem, szczerze powiem. Okej, okay, znaleźliśmy przynajmniej dwójkę, co nie? Co nie? Przynajmniej dwójka żyje, tak? Purpone? Okej. Okay. Przynajmniej już mają opiekuna. A my powinniśmy pójść dalej. Okej, okay, słyszę wodę.
Dziwne. Okej, okay. I co tutaj mamy? Tutaj chyba mamy powrót, więc nie będziemy nawet próbować. Wydaje mi się, że po prostu i tak, nieważne co byśmy robili, i tak byśmy znaleźli te wszystkie, tą całą czwórkę. Więc nie ma problemu, że tutaj tak przechodzimy. Okej, okay. Czyli wyszliśmy z tego pomieszczenia. A, dobra, myślałem, że w jednym pomieszczeniu będą. Okej. Nie spadliśmy do dołu, tak jak chciała gra. Co nigdy nie jest miłe. Ponieważ oni zawsze coś kombinują. Okej, okay, co tutaj mamy? Okej. Okay. Wygląda... Czekaj, my byliśmy w tym pomieszczeniu? Chyba tak, bo myślę, że to jest nasz spawnowy. Tutaj się zrespawnowaliśmy. Możemy jakoś to przypłynąć od dołu? Nie wygląda na to. Czyli to chyba... To była druga ścieżka. No, wskakuj. Czyli... A! W sumie możemy doskoczyć teraz do tych... łańcuchów. No, teraz jak jesteśmy tym najmłodszym wersją siebie, to jesteśmy w stanie dosyć dużo zrobić. Okej. Okay. Coś jest? Nie, tutaj jest pustka. Okej, okay, nie. Musieli oczywiście dać beczki, co nie? To jest najlepsze, że dali mechanikę, że możemy zniszczyć te beczki. Zaczyna się. Uhu. Normalnie się bawią w Donkey Konga. Okay, kolejna. Spokojna. What? Okej, przynajmniej wiemy, dlaczego niektóre beczki nie spadają jedna po drugiej. Ten stół wydaje się, że nic na nim nie ląduje. To jest chyba koniec. Czy one się zresponują znikąd? Tak. Okej, przestały się responować. Okej, czyli krótki segment, kiedy my ciągle umieraliśmy. Okej, co się dzieje? Nie, wydawało mi się, że jest cutscenka. Okej. Dobra, więc mamy dwa przejścia. Jedno, które tam... Ja byliśmy tam, więc... Nie będziemy już tam szli. I kolejne magiczne drzwi! Okej. Okay. Witaj, trzecie dziecko. Jej, udało się. A teraz uciekaj. Bo musimy uciec z tego tonącego statku. O nie, kolejna dziura. Dziura w rzeczywistości. Która polega na tym, że jak przeszła przez dziurę, to nadal było ją widać. Okej. Okay. Mamy małe pomieszczenie, ale... Brakuje nam czwartego dziecka. Tak. Bo tak, raz, dwa. Nauczycieli, tamto dziecko. Wydaje mi się, że jak przejdziemy przez tamten pokój, to już będziemy mieli wszystkie, dlatego też ja bym powrócił. Bym poszukał tamtego ostatniego. A! Wiedziałem, że coś tutaj będzie. Czy to jest jakieś... Okej, okej. Kolejne biurko.
Co oznacza, że już mamy cały parkour zrobiony, bo tak koło siebie są. Ale gdzie to jest? To się wydaje, jakby było w naszej podświadomości. Może to jest dobrze, bo to nam odblokuje jakieś tajne zakończenie. Okej, zobaczmy, co tutaj jest. Czy coś tutaj minęliśmy? O Jezu, trochę minęliśmy, tak. Piłka do koszykówki. Nie chciałem, aby ograniczało mnie tylko to, jakim się urodziłem. Nie chciałem, aby inni określali mój potencjał. Aha, czyli byłeś niski, gruby. Zaczął wtedy zestaw głośników. Stale potrzebowałem pewnego opanowania, aby nie dać się złamać. Okej. Okay. Biurko szkolne. Na biurku leży notatka. Spotkajmy się po lekcjach. Ale z siebie. Czaruś. Okej, okay, czyli co? Nie możemy już nigdzie indziej pójść. To jest już końcówka, zgaduję. Czyli, że już nie możemy uratować kolejnego dziecka. Jezu, nie wiem, co się stało. Po prostu nam nie chciało pójść. Okej, okay, więc przechodzimy. Nie wiem, czy tam coś jeszcze można było przejść, zobaczyć. No, wydaje mi się, że jest ich trójka, była czwórka do odnalezienia. Aha. Czyli co, to nasi przyjaciele z dzieciństwa, czy coś takiego? Tak, tylko brakuje jednego. Tak mi się wydaje przynajmniej. To była czwórka. Kurde. Może być problematyczne. Ale wiecie, tamte pomieszczenia były bardzo, ale to bardzo trudne do nawigacji. O tak, kolejna dziura w ścianie. O! A nie, to nie jest ta. To jest ta, która dała na mapę. Jesteśmy blisko już zakończenia, ale jeszcze na pewno z dwa odcinki może pójść, dlatego że zgaduję, że coś będą chcieli dać nam jeszcze. O! Notatnik? Okej. Okay. Czy możemy jeszcze ruszać? Chyba tak, bo jesteśmy w normalnej pozie. Okej. Okay. Okej. Okay. I zobaczmy, co tutaj jest. Więc jak tutaj postać? Tak, ominęliśmy. A mieliśmy już tak dobrze. Już widzicie, jak tutaj jest wszystko. Kurde, tak fajnie. Jeszcze tam zostały jakieś przy kolejnych poziomach jedną postać nie znaleźliśmy. Okej, okay, co tutaj jest? Tutaj jest. Notatnik nauczyciela. Bardzo trudno jest zwracać uwagę na pojedyncze osoby, gdy ma się do czynienia z grupą. Okej, okay, czyli co? Byliśmy jakimś dzieckiem specjalnego sortu, czy coś takiego? I wtedy nie zwracali na nas uwagi? O, okej, okay, tak. To już jest prawie końcówka. Dobra. W takim razie się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku i zobaczymy, czy to będzie już ostatni. Ja już to nagrywam trochę do przodu, dzięki czemu może mi się uda mieć czas, żeby zebrać wszystko i wtedy nagram może tajne zakończenie ze wszystkim. Tylko jeszcze jest pytanie, czy te przedmioty trzeba będzie zbierać, czy nie. Zobaczymy, bo tak wydaje mi się, że odblokowaliśmy już sobie jakieś tajne zakończenie. Dobra, no i Trachol. No to cześć!